O, dobre opcje, ty. Ależ skomplikowana. Boże, jak ja skonfiguruję tą grę, żeby jak najlepiej chodziła. Tak, głośność jest dobrze. Tak, low, medium, high. Tak, tak. Oglądaliście coś takiego jak Wojny Magazynowe kiedyś w telewizji? Nie wiem, jest to chyba tak stary program, który nawet ja za dzieciaka oglądałem i zawsze była pewna swego rodzaju fascynacja. Nie wiem, czy to moje jakieś lubienie się w wszelkich grach hazardowych i mój lizardowy mózg, część mojego lizardowego mózgu zawsze chce wiedzieć, co się znajdzie w jakimś magazynie, który się kupi, czy ktoś przepłaci, czy nie przepłaci, ale dzisiaj na pewno się dowiemy. Storage Hunter Simulator, czyli kolejna pozycja, kolejny symulator z Steam Next Festu, demko dostępne jeszcze do 17 czerwca, bo właśnie do wtedy będzie trwać Steam Next Fest. Musimy to przetestować, musimy zobaczyć, czy zarobimy pieniądze, skubiąc ludzi, którzy zapłacą za dużo za syf, który wsadzimy do magazynów. Nie mogę się doczekać. Niestety Polska nie górą, bo bardzo skomplikowane opcje graficzne tu mamy dostępne, ale trudno, jakoś sobie poradzimy, nowa gra. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Jaka grafika! Next genowa! I inkluzywność, bo możemy, a właściwie musimy grać kobietom. Pasuje. Witam, to jestem ja. Wchodzę do swojej chałupy. Co my tutaj mamy? Pokaż no mi. Ty, no graficzka, jest graficzka, jest mieszkanie, jest łóżko, jest poplamiona tapeta. Dawno nie grałem w żaden symulator, który jest z trzeciej osoby. Zawsze jakaś innowacja, no nie? Piękny obraz dziadka w toalecie. Zawsze chciałem mieć taki obraz w toalecie. Ale bym go musiał tak ustawić, żeby on tak wzrok miał skierowany centralnie na mnie, jak siedzę na porcelanowym tronie. Oczywiście jak ktoś ogląda na YouTubie, to łapeczka w górę. Im więcej łapeczek w górę, tym większa szansa, że więcej głupkowatych gier będzie ogrywanych. Co jest? O kurwa, ale pakuje. Dobrze, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, jest forma dziadek, podoba mi się. A tu co się dzieje? Witam. Ej, klimacik jak z chłopaki z baraków, nie? Zobacz. Ty, zobacz, ten chłop, zobacz, on wyciska sztangę i pije piwko jednocześnie, w dwóch miejscach naraz. Ale masz fajne gniazdo, ty, prawie takie jak ja. Nie, no, o, ten nawet wygląda jak chłopak. Ale ma wielki telefon, ty, co to jest, jakiś najnowszy iPhone chyba. Co tam oglądasz, pokaż. Nic nie ogląda, po prostu się lansuje. Zobacz, można skakać, pyk, pyk, parkour. Widziałeś? O, tak to się robi. Otworzyć, zamknąć można. Get in your car. America! Jedź na stację benzynową, zatankuj samochód i na aukcję. Lecimy. Ty, jak to klei? O Boże! O Boże, to nie klei! Prawie bym babę na przystanku pierdyknął. Dobra, tankuję. Stój! Dobra, zatankowane. I tutaj będzie jakaś aukcja. Se elegancko zaparkujemy. Ty! O cholera! O cholera, już żebym zepsuł. Chciałem ładnie zaparkować. No nie! Najgorzej! Oj, pozdro. Dobra, no, no trudno. Będziemy na piechotę chodzić chyba, wychodzi na to, nie? No jak on osiadł na tym... Jak to jest możliwe, że ja zawiesiłem to auto na tym krawężniku? To będzie problematyczne, coś czuję. A mogę telefon na przykład sobie zresetować? Znaczy samochód sobie zresetować za pomocą telefonu? Chyba nie mogę, co? Mogę jakoś przepchnąć? Mogę na przykład te Lambo tutaj pożyczyć? Nie mogę. Najgorzej. Ktoś czuje, że to będzie problematyczne. Tak coś mi się wydaje. No nie, no nie mogę, no ani w lewo, ani... Ale on trochę jakby... Jakby drgał, nie? No tak bardzo, bardzo... Może jakbym go odpowiednio tutaj... No, będzie trzeba lawetę chyba wezwać, o ile jest tutaj w ogóle funkcja lawety. No tak jakby troszeczkę... Dawaj maleńka, dawaj! Jakbym inne auto mógł zabrać, to bym go przepchnął pewnie, nie? Ale tutaj chyba nie przewidzieli możliwości kradzieży, ani tego, że... O, o! Ty, ale ja go chyba jeszcze bardziej usadziłem na tym krawężniku. Czekaj. To jest do odratowania, wydaje mi się. Mam taką nadzieję, nie? Jakbym odpowiednio kołami skręcał... Bo on, zobacz, jak kręcę kołami, to on tak delikatnie do tyłu, delikatnie się wycofuje, nie? Nie, no dobra, trudno. Najwyżej ten... Najwyżej jak będziemy potrzebować samochodu, to na piechotę pójdziemy. Witam. Panowie też na aukcję. Dobrze. W menu można odbudować? Unstuck. No ale to siebie mogę odbudować, a nie auto. Chyba, że jak siedzę w aucie, to może wtedy mi się uda. Czekaj, pyk. O, uratowana sytuacja. Wszystko pod kontrolą. Doskonale. Chyba to auto. Co za demon. Demon prędkości. Wjeżdżam na to.
O Boże! Jak do siebie. Quest completed. Udało się. To było jedno z najtrudniejszych zadań, jakie miałem w symulatorach, powiem szczerze. Co my tutaj mamy? Village People Valley, $90 i 33. Dobra, zapisuję się na wszystkie. Na wszystkie się zapisuję. A, mogę tylko na jedno. Dobra, nieważne. O 8 rano, a już jest... A przegapiłem, ty. Chyba do jutra będę musiał czekać. Witam panią. Pani też zainteresowana kupnem tego toy-toya? Tak się składa, że ja też. I zapłacę dobrą cenę. Słyszałem, że jak jednego kupisz, to dostajesz drugiego za darmo. Witam. No pusto w głowie, pusto. Chyba przez te zabawy z samochodem to trochę przegapiłem aukcję, nie? Generalnie rzecz biorąc. A która jest następna? Może na następną zdążę? O 8 rano. Nie, no one są wszystkie te, no 8 rano. Win auction. O tutaj, czekaj, tu się ustawiam. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, begin. 20. 20. 20. 20. 220 dolarów już płacimy. Po raz pierwszy, po raz drugi. Sprzedane. Wygrana. $220 za ten garaż, żeśmy zapłacili. Mamy to. Co w środku? A w środku gówno. O, zoba. Narty, łopatka, instant sale. Za $5. Speaker do gitary, laleczka. A to można weryfikować, zoba, skanujesz. Za cyk. Speaker, pyk. Kufer. Tak. O, mogę tylko 3. Load items into car and take items to warehouse. A tylko te 3 mogę. Kurde, to mogłem to. Przecież ta kanapa na pewno więcej warta niż ta jakaś laleczka. I trąbka też tutaj jest. I jakiś pojemnik z żywnością. I ten stary kultywator też, zobacz, to na pewno dużo warte. To są narty Adama Małysza. One są zabytkowe i z podpisem. To na pewno by były dużo warte. No dobra, no trudno. Zobacz, to jest rare. Ta kanapa by tu oddała, cholera. A nie mogę tego wszystkiego załadować po prostu? Ja wszystko ładuję, bo to jest moje. Ty, nie mogę tego podnieść. O, mogę. Zoba. Tak, tak, uwierz w moc, Luke. Uwierz w moc. Moc jest silna w niej. Tak, tak. Zobacz, zobacz. A najlepsze jest to, że tą jedną sztuczką ta gra już jest lepiej osadzonym w uniwersum Gwiezdnych Wojen precedensem niż Akolita. Zabieram. Zoba, pyk. Dobra, tak ładuję. Wszystko ładuję, bo to jest moje. Zapłaciłem, to biorę. Tylko jak ja ten... Dobra, to będzie problematyczne, jak ten kultywator tam wpierdolić. Momencik. 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 Zara będzie. Czekaj. Spokojnie. Poczekaj, najpierw mniejsze elementy zapakujemy. A czekaj, a otwórz to. Otwórz to. Ja nie ułożę. Ułożę. Ja to ułożę. Zobaczycie. O, to trzeba, wiecie. Z realistyczny symulator, to trzeba porządnie zrobić. Trąbkę. O, narty Adama Małysza. O, schludnie. Torba. Dobra, pojemnik na żywność. Lepiej nie otwierać. Dobra. Nie obchodzi mnie to, że mógłbym na kilka razy przyjechać. Wszystko naraz. Szkoda paliwa. Widzieliście, ile ja na paliwo wydałem? Daleczka, czaki, druga trąbka. Dobra, łopatka. No dobra. No będzie problem z tym kultywatorem, wam powiem. Kurwa. A jakby najpierw kultywator, a później kanapę na to? Poczekaj, poczekaj. Stój, diable. No i teraz kanapę na to. Co, ja nie załaduję? No. Pasem to przepiąć i może jechać, zobacz. Co? Jedziemy! Dobra, dobra, pasuje robota. Cała naprzód. Dobra, łabarze! Kurwa, bo tu duża waga jest, ciężko to operować. Dobra, no. Gdzie mam jechać? Tam gdzieś, z drugiej strony, czekaj, tutaj w tym kierunku. I lecimy. Lecimy na pełnej. 120 z kanapą na dachu. Ła, kurwa. Uf. A, bo tu na szutrze jesteśmy, to dlatego. Pasuje. I teraz dopiero to wszystko spadło. Piękna gra, już mi się podoba. Dobra. Store from track. No i załadowałem. O, jeszcze nawet, zobacz, kultywator jeszcze został. Ty! A nie, dobra, załadowane. Dobra, może być, pewnie, że tak. Use architect mode in house to place one decorations in your house. Dobra, czyli musimy teraz
tym, co kupiliśmy, zamiast sprzedać, udekorujemy sobie własny dom. Tak, tak zrobimy. A ja zawsze w domu chciałem mieć kultywator. Postaw go w łazience. Tak, tak. Jak to obrócić? Czekaj. O. Tak, to kto by nie chciał mieć straczu kultywatora? Proszę was. Dobra. Sell your items in sell up and press tab. Sell up. Sell up. Co mogę sprzedać? Skrzynię za 22 dolary. A, bo ja muszę mieć więcej tego. Kurde. Nie mogę tego zeskanować, dopóki nie mam chyba wyższej umiejętności skanowania czy coś w tym stylu. Są jakieś tam aukcje i tak dalej. Finished, finished. O, 1 a.m. to 6 p.m. Village people, 85. Idę na to, idę na to, idę. Czyli mogę tylko sprzedać to, co zeskanowałem, a więcej nie mogę sprzedać, dopóki nie mam chyba wyższego poziomu, tak mi się wydaje. No ale no dobra, czyli zapłaciliśmy 220. O, zoba. Ten już mówi, ta lalka, chcę ją mieć, tak, 34. O, zoba, już kupują. Już kupują, już posprzedawane, cudownie. Tylko, że nie mogę więcej rzeczy przeskanować. Fix items whose quality is bad with tools. O, naprawiać też będziemy, okej. Buy fixing tools. Verification tool. 1000 dolarów, żeby więcej skanować. Jo, cię kręca. 500 dolarów nie będę miał, na aukcji nie będę miał. No trudno, tak. Chcę naprawić. Fix item z bad quality. On item. A co ma bad quality? O. A, że tutaj mogę to common. Quality unknown. A nie, mogę skanować. Czyli mogę tylko 3 naraz? O, jest. Bad quality. Fix. Naprawione. I od razu więcej. Militarna łopata. A dobra, a jakbym kanapę tak na przykład ten? Kanapę. I co to jeszcze będzie dużo warte? Narty Adama Małysza będą dużo warte. Gdzie są narty? Tu są. Narty Adama Małysza na pewno będą dużo warte. Fiksuję. Zobacz, jak odnowione. O, a tu muszę mieć drugi ten. O, ale lipa. A jak to muszę na auto to? O, tak od razu. Wrzucasz do garażu i jest. I pasuje. Czyli ja mogę skanować tylko przedmioty do common. Czyli te wszystkie przedmioty to ja mogę chyba przeskanować. Ten i ten i ten i ten. I ta trąbka i to i to i to. To mogę. Tak mi się wydaje. A, fioletowych nie mogę. Czyli o to chodzi. Nie ilość przedmiotów, tylko jakość. Ciekawe, czy są jakieś legendarne przedmioty, które możesz w tych wojnach magazynowych wygrać. Dobra, normal, perfect, bad. Napraw. Naprawione. Notesik, napraw. Napraw notes. Narzędziami. O, ty z 8 dolarów to na ten, 25. To się chyba szybko zwrócą te rzeczy, tak mi się wydaje. To spróbujmy jeszcze sprzedać. Sell up. Zobacz, mamy tu food container. Ty, mogę za większą cenę. Market value, a jakby tak za 40, ciekawe czy się sprzeda. Może ktoś to łyknie. 5 dolarków więcej w TWFT, tu za 15. Spróbujemy. O, ty, normalnie, 38 zaoferował, no to gitara. 3 dolary zysku, tutaj też, zoba. Nie no, biorą normalnie, nie ma problemu. Torba za 50 dolarów, sprzedajmy ją za 60. Trąbka, za 40, za 30, za 65. Ty nie no, biorą jak gorące bułeczki schodzą, zoba. 63, dobra. Narty Adama Małysza za 40 dolarów. To też za 40 dolarów, ty. A spróbujmy to na przykład za 70 sprzedać. Zobaczymy, czy ktoś to łyknie. 60 dolarów, nadal 10 więcej od market value. Dobra, pasuje robota. 490 dolarów mamy na następną tą. Ty, jak wyłączyć światła w aucie? Żeby mi akumulator nie padł. L jak światła? A jak światła? G jak światła? E jak światła? Dobra, chyba nie musimy się tym przejmować. Tak mi się wydaje. Idę spać, bo się zmęczyłem po tym ciężkim dniu pracy. Proszę bardzo, spanko. O kurde, ja 500 dolarów czynszu tygodniowo płacę, żeby mieszkać w jakimś obsranym karawanie? Na jakimś zapomnianym przez Boga zadupiu? Jednak chyba w Ameryce. W Ameryce to chyba bym nie chciał mieszkać. Matko jedyna. Stratni trochę jesteśmy. No ale stratni jesteśmy, bo kupiłem narzędzia. Ale tak, to jesteśmy już na zysku. A jeszcze mamy kanapę do sprzedania. I tą kanapę prędzej czy później sprzedamy. No. Zarób 1000 dolarów i kup swój, o kurde ty, później będzie można swój własny lombard kupić. Pawn shop. Cześć dziewczyny, co robicie? Co tam? A to znowu ty, kupiłaś tego to i to ja? Nie kupiłaś? No to ja go kupię, nie ma problemu. O, już plotkują, to za typiara, co wszystko kupuje. Tak, tak, jestem królową lombardów. Królowe lombardu. Już w każdy piątek o 19 na Polsacie. Dobra, dawaj na tą. Pana to. Bokiem jadę. Ah, kurwa! I na hopce. Dobra, nieważne. Nie udało się. Kultywator zostaje w straczu. To jest element mojego. Ty, mogę rozjechać tą babę? O kurde, pancerna baba, nie da się. Bokiem wjeżdżam na aukcję.
Dobra, nie wjeżdżam jednak, żartowałem. Gdzie ta aukcja? 8:00 do 1:00. A która jest godzina? No to teraz. $111, ty. Dawaj. Czy tą za 117? Dawaj tą za 118. 6:00 będzie szczęśliwa, tak coś czuję. O, jest. Dobra, mam $490. Witam. Lecimy. Trumna jest. Ja stawiam, że $200 max możemy za to wybulić, nie? Skrzynia będzie $60. Trumna będzie dużo warta. Dobra, lecimy. Lecimy. Dyszka. 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 Polipka, dyszka. 280, za drogo. Dobra, ostatnie 20. Więcej nie dam. Więcej nie dam. Sprzedane. $307, ciężko będzie tutaj. Mam nadzieję, że ta trumna jest naprawdę dużo warta. Oka. Oho, trumna? $44. Fuck. Maczeta? Posiłek militarny? Board game jakiś. A, ale fioletowy to na pewno. Na pewno będzie dobry. Obraz, obraz będzie dużo warty. 15. To dziwne urządzenie do osełka to się chyba nazywa. Wydaje mi się, że. Ale jakbyśmy ponaprawiali. Zobacz, ja je od razu ponaprawiam. Nie, no coś tutaj będzie, wydaje mi się. Nie? Tuż jest w dobrym tym jakości. Nie, wydaje mi się, że będzie git. Zobacz, trumny. A nie, trumny nie możemy. Musimy mieć drugi poziom. Nie, no chyba z samych commonów nawet tutaj ten nam się zwróci. Tak mi się wydaje, jak to posprzedaje. No dobra, do auta trzeba to wszystko załadować. Dawaj tą trumnę. Dawaj, tu trumnę wsuniemy. To pasuje. O, idealnie. Szkoda, że jej otworzyć nie można. Dobra. O, nie mogę otworzyć. A nie, mogę. Open. O k***a. Garnek, pociąg i komiks. No nieźle. Zamknij. No nie, no myślę, że tutaj odda. Tak mi się wydaje, że odda. Czy skrzynię można otworzyć? Dobre pytanie, nie wiem. Czekaj, może to najpierw. O, pyk. Skrzyni chyba nie mogę otworzyć. Nie, mogę. O. Laleczka. Kielich. I MRE. W perfekcyjnym stanie, $55. Pasuje robota. O, miotły jeszcze mamy, zobacz. Dobra, leży. Maczeta. Maczeta, trumna, kask. Wszystko to, co chciałem kupić, kupiłem. Tak, tak. Już na drugą aukcję już nie zdążymy, bo to już jest. A może zdążymy? Ale gdzie? No, za $190 to ja nie kupię. A to próbować nie ma co, bo to raczej wchodzisz, żeby z zamiarem kupna, bo tam płacisz wpisowe, żeby brać udział w ogóle w aukcji. Więc jak nie kupisz, to zakładam, że ci nie zwracają tych kosztów, nie? Tych takich początkowych. Dobra, wszystko. Zobacz, jak tutaj się podchodzi do tego, no to możesz sobie jeszcze się zapisać na ten, ale to jest $111. Ale nie wiem, czy to jest opening price? To chyba mnie nie będzie stać na to, nie? A nie wiem, czy zwracają pieniądze, czy nie? Dobra, przekonamy się, zobaczymy. Zobaczymy. W tym coś może być drogiego, nie? W tej czerwonej skrzyni. Dwie skrzynie, trzy skrzynie. Kultywator kolejny do łazienki by był. Może nastakujemy te kultywatory w łazience. Wanna stara. 191 wątpię, że się uda. Ale możemy spróbować, nie? Ostatni. Więcej nie mogę. Nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Zobacz jak jadą. $261. 341. Tak jak poleciała wariatka. Jeszcze jadą. Baby tu się nie pierdzielą na tych aukcjach. Przegraliśmy. Oliwia nam doliła w aukcji, niestety. No trudno. O, ale nie, no to w sumie to trzeba brać udział w tych aukcjach. Dobra, lecimy. W ogóle jakieś chińskie znaczki są, o co tutaj chodzi? Tsushimoto. Ty, Tsushimoto to jest moja ulubiona marka pick-upów. Bardzo lubię. Storefront Truck. Dobra, wszystko mamy naprawione tak naprawdę, więc możemy od razu sprzedawać, nie? Trumna, $44. To jest antyczna trumna, ona zejdzie za 65, mówię wam. Za 65 zejdzie. To, dziadostwo, za 55. To, za 45. To, za 55. Za, już schodzą. $34 ona nam oferuje. Dobra cena. 47, no tutaj trochę poniżej. $54 za trumnę? Nie, wydaje mi się, że trumna lepiej zejdzie. Grajny Guild sprzedam pewnie. Tutaj też dobra cena za ten obraz, pewnie, że tak. $57.
Dobra, niech będzie, masz tą trumnę. Dobra, to zrobione. Nie wyciągnąłem? A to trzeba wyciągnąć? Nie, no nie trzeba, bo ten garnek był. Nie trzeba wyciągnąć, bo ten garnek był w środku i mam go w magazynie. I tak samo ten pociąg. Nie, nie trzeba tam p***cie głupoty, się znacie jak ślepy na kolorach. Już widzę, ten pociąg był zamknięty w trumnie i ten garnek był zamknięty w trumnie, a mam je w magazynie. No. Tutaj pociąg za 55 dolarów. To za 35 dolarów. To za 50. Taka piła w dobrym stanie. Za 60. Za 69 dolarów zejdzie. Wierzę. 28 on tutaj oferuje. Trochę mało. 52, dobra cena. 52, też dobra cena za ten flower pot. 61, niech będzie. No już zobacz, już 500 dolarów mamy. A jeszcze tutaj nie wszystko sprzedałem. Daję. Wszystko tak trochę trzeba podkręcić. Nie, tego nie chcę. Nie, nie, nie. Za 40. Ten tu mamy 41 dolarów, dobra cena. 31, ta może być. 56, to lepiej się sprzeda, coś czuję. 62 dolary za ten hełm, też dobra cena. 38, może być. Dobra. Nie, no już jesteśmy na plusie, fest. Już to oddało, a jeszcze mamy te fioletowe itemy, które będziemy później sprzedawać. Jeszcze mamy tutaj skrzynię. Nie, no mocno na plus jesteśmy. Mocno na plus. 81 dolarów, o kurde, ty. Ten chłopcu tutaj, więcej niż nawet ten. Bardzo mu zależy chyba na tym MRE. No pewnie, 77 dolarów. Może być, cyk, dawaj tu za 55. 56 nawet, 55, dobra. Kurde, wkręciłem się w robienie hajsu. To jest życie, zobacz, ten chłop, cowboy, to chyba mnie podrywa tutaj. Za szczotkę 70 dolarów. Kto płaci za szczotkę 70 dolarów? To jest chyba jakaś antyczna szczotka, ale dobra, bierz ją. Pewnie, że tak, 43 dolary, dobra. 56 dolarów, bardzo dobrze. Pasuje robota, 1000 dolarów, dziękuję bardzo. Tylko że jeszcze nie zrobiłem questa z jakiegoś powodu. A no tak, no bo to musi być zarobione. Czyli no jutro pewnie zarobimy do 1000.